Na zachodzie psycholodzy uważają, że optymalny wiek na sukces to 30 lat. Wielu młodych ludzi w tym wieku ma już dobrą pracę, mieszkanie, samochód i konto w banku. A ci, którzy jeszcze tego sukcesu nie osiągnęli, po prostu mają złe nawyki finansowe. Ten film może być Twoim przewodnikiem do sukcesu, więc obejrzyj go do końca. Oto 8 nawyków, których należy się jak najszybciej pozbyć. Połączenia międzynarodowe. Obecnie komunikacja międzynarodowa jest bardzo atrakcyjna cenowo. Dotyczy to również cen abonamentu telefonicznego. Ale są też ludzie, którzy ignorują dobre oferty, a wystarczy tylko dobrze poszukać. Nieplanowane zakupy. Są ludzie, których zakupy to hobby, lubią to. Idą na zakupy, żeby poprawić sobie nastrój, a nie dlatego, że trzeba coś kupić. Nie bierz z nich przykładu, bo niepotrzebnie wydasz pieniądze. Pożyczki. Niektórzy zapominają, że pożyczki należy spłacić. Biorą je, aby kupić niepotrzebne rzeczy i wydaje im się, że otrzymali je w prezencie. Pożyczki to rozwiązanie na skrajne sytuacje, a zwracana kwota jest zawsze irytująco wyższa. Nieplanowane wakacje. Wakacje najlepiej zaplanować z wyprzedzeniem, ponieważ pozwoli to uniknąć niepotrzebnych wydatków. Aby kupić bilet lotniczy w dobrej cenie, należy ich szukać w dni, które są tańsze, na przykład we wtorek czy środę. Podobnie jest z hotelami. Im dłuższy czas wyboru przed zameldowaniem, tym niższa cena za dobę. Zakupy na sztuki. Kupując hurtowo, jest bardziej prawdopodobne, że zapłacisz mniej niż za sztukę. Ponadto będziesz mniej skłonna do robienia zakupów i oszczędzisz na paliwie. Nie targujesz się. W Chinach czy Turcji targowanie się na bazarach lub w sklepach jest obowiązkową praktyką. Tam uważa się, że każda ze stron musi bronić swoich interesów. Sprzedawca chce sprzedać drogo, a kupujący chce kupić tanio. Naucz się też targować. To nie wstyd. Pochopne zakupy. Kiedy przychodzi czas na zakup wartościowego przedmiotu do domu, zdecydowanie powinnaś skonsultować się z rodziną. Porady zawsze będą mile widziane i pomogą Ci zaoszczędzić pieniądze, kupując przedmiot wysokiej jakości. Nieprzemyślane zakupy. Kupując ubrania, zastanów się, czy pasują do Twojego stylu. Inaczej ryzykujesz, że nie założysz tego więcej. To samo może się zdarzyć w przypadku zakupu bardzo drogiej torby, która nie pasuje do żadnego z Twoich strojów. Teraz przyznaj, które z tych nawyków są Ci znane. Napisz w komentarzach.